Naukowcy dowodzą, że były dwie siostry Lucje z Fatimy. Ostateczny wynik trzech różnych testów rozpoznawania twarzy między obiema kobietami, brak pasujących elementów, testy przeprowadzone przez Stevena Rambama. Niewątpliwie istniały dwie siostry Lucje, tak samo jak sobowtór Pawła VI, masoni przed Soborem Watykańskim II potrzebowali fałszywej siostry Lucji, która by ich nie zdradziła, więc część trzeciej tajemnicy, która miała być ujawniona przed rokiem 1960, została zatajona. Ta część, która mówiła o apostazji, która wyjdzie ze szczytu Watykanu, że będzie dwóch papieży, została stłumiona. Doktor Mascaro uważa, że te osoby nie mogą być tą samą Lucją. To dwie różne osoby. Po miesiącach oglądania zdjęć, dowodów wideo, jasne jest, że Lucja pierwsza i Lucja druga nie są tą samą osobą. Różne fakty anatomiczne potwierdzają ten wniosek, szczególnie przy porównywaniu profili. Doktor Mascaro konkluduje, w mojej opinii Lucja pierwsza i Lucja druga nie mogą być tą samą osobą. Te opinie zostały przedstawione z uzasadnionym stopniem pewności medycznej. Lucja pierwsza reprezentuje profil retrognatyczny lub mały, cienki podbródek. Jej podbródek jest schowany za nosem i wargami. Ma szczękę wypukłą w pozycji przedniej w stosunku do normalnej, co daje wypukły aspekt widoczny z profilu. Fatima, apostazja w kościele, trzecia tajemnica fatimska, książka z domniemanym tekstem widzącej Lucji. Tekst zaczyna się inicjałami i datą 4 stycznia 1944 roku. Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy. Ta część to apostazja kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się, oddawała cześć, ale była różnica w porównaniu z prawdziwym Ojcem Świętym. Wzrok demoniczny, on miał złe oczy, oczy zła. Potem, kilka chwil później, zobaczyliśmy tego samego papieża wchodzącego do kościoła, lecz ten kościół to był kościół piekielny. Nie można opisać brzydoty tego miejsca. Przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi, z oknami jak oczy i miał iglicę na dachu budynku. Szybko wznieśliśmy wzrok do naszej Pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję kościoła. Ten list może być otwarty przez Ojca Świętego, ale musi być ogłoszony po Piusie XII przed 1960 rokiem. W czasie panowania Jana Pawła II kamień węgielny z grobu Piotra musi być wyjęty i zawieziony do Fatimy. Ponieważ dogmat wiary nie jest zachowany w Rzymie, autorytet będzie wyjęty i złożony w Fatimie. Katedra rzymska musi zostać zniszczona, a nowa zbudowana w Fatimie. Jeżeli minie 69 tygodni po tym, jak ten rozkaz został dany, Rzym będzie kontynuował obrzydliwość, to co budzi wstręt. Miasto zostanie zniszczone. Nasza Pani powiedziała, że to wszystko jest napisane w Księdze Daniela. Nie ma wątpliwości, że jeśli dokument okazałby się prawdziwy, to zawarte w nim odniesienie do Jana Pawła II w 1944 roku byłoby czymś niesamowitym, ale tak naprawdę to trudno nie zgodzić się z tym, co powiedział w prywatnej rozmowie Benedykt XVI kilka miesięcy temu. Fatima jeszcze nie jest zakończona.